Siemano, jestem Filip, a dzisiaj chciałam przedstawić ciekawostki o hodowli ślimaka, akwariowego Tylomelanii. Teraz Wam przedstawię jego wygląd ogólnie. Tylomelania to jest ślimak taki według mnie ciekawy, dlatego że one są stożki, takie ślimaki, one są takie bardzo stożkowate. Mam akurat dwa osobniki, tutaj widzi się, że jeden jest taki chrapowaty, bardzo. Ja taką ogólnie chrapowatą myślę. Pewnie też tutaj możecie zauważyć, że różne takie ukrzyżowania są, ale to akurat nic nie jest, on sobie radzi jakoś. To jest akurat odmiana Orange Rabbit, żeby na polski by to wypadało przetłumaczyć ten pomarańczowy królik, więc dziwne. Bo mi to bardziej królika nie przypomina, tylko z pyska to słania tak bardziej. No i akurat, a to sprzeczne ogólnie jeszcze do temperatury. Tylomelania lubi temperaturę od 25 do 30 stopni, wtedy jest najbardziej aktywna. Żyje około od roku do 3 lat i jest ślimakiem dość sporym. Moje są jeszcze akurat młode, ja mam dwie. Póki co są takie do mojego palca, ale będą dwa razy większe, bo dorastają aż do 12 cm. Przy czym odmiana Yellow Rabbit, znaczy Orange Rabbit, podobno rośnie największa. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale podobno tak jest. Jest jeszcze oprócz tego Yellow Flag, Black Devil i różne takie. Ale mi się akurat najbardziej podoba odmiana Orange Rabbit właśnie. Więc akurat, no i te ślimaki są też głównie dla wyglądu, jeśli je kupuję. I co jest u nich ciekawe? Muszle mogą mieć różne kształty. Na przykład tu mam jeszcze ampularię, która ma taką zwyczajną muszlę. A jednak u tylomelanii muszle mogą mieć różne kształty. Bo na przykład ta jest taka bardziej, jakby ma takie różne chrupowate. Tu Wam jeszcze pokażę moją drugą. O! Ona jest gładziutka i jest też tak jakby troszkę innego kolorku. Więc dosyć fajna ona jest też. No i co do tych tylomelanii? No, kupiłem je akurat za dość dużo, bo 25 zł za sztukę. Ale to jest ogólnie ślimak taki, który nie jest jakiś częsty. On nie jest łatwo dostępny, bo też dosyć niedawno został odkryty. Więc to jest, no i więc to jest zrozumiałe trochę, nawet że one tyle kosztują. Przynajmniej ja to rozumiem, bo one są też trudne ogólnie do znalezienia. Tylko na internecie są takie łatwe do znalezienia, ale tam też oferty są drogie, bo tam około po 20 zł albo po 15. No i jeszcze co do tych ślimaków, to one są rozdzielnopłciowe, czyli do rozmnożenia potrzebują samca i samicy, żeby się rozmnażać. Ja to akurat nie wiem jakie mam, bo tego nie widać na zewnątrz. No i jeszcze one, jaja się ogólnie, tam, nie, ten, jaja, same w organizmie samicy, jaja się rozbijają w organizmie samicy, po czym się wykluwają z jej organizmu też, wychodzą młode osobniki po prostu, co troszkę przypomina rodzenie. I jeszcze z takich ciekawostek o tym ślimaku, tam powiem, że one są ogólnie takimi ślimakami, o których jak już mówiłem, są duże, bo dorastają do około 12 cm. Właśnie dlatego zbiornik powinien mieć 80, ale ja uważam, że minimum 60 cm. 60 to jest takie absolutne minimum. Ja trzymam akurat dwa w akwarium 105-litrowym, które ma 75 x 35 x 40 cm. No i ale tam ja akurat mam tutaj tylko dwa, dlatego że jakbym miał więcej, to wtedy mógłbym, no wtedy mogłyby mi się, wtedy mogłyby tutaj mieć tłok, a jeszcze przecież tutaj mieszkają ampularie, których jest 5, więc też całkiem dużo. Ja no akurat skarłowatością, bo akurat taka mi się wykluła skarłowatością. I akurat w tym akwarium, no też sobie pływają ryby, ale też pewnie jest się łatwo domyślić, już pewnie też widzieliście, że tutaj sobie pływają ryby. Też tutaj zasuwają
ampularię. I to jest ogólnie ślimak, który nie zjada glonów. Ta tylomelania to ślimak, który glonów wam nie będzie zjadał. Lepiej do tego military helmeta kupić, żeby zjadał glony. Zresztą film o military helmecie już powinien nawet być na kanale. Nie wiem, czy jest, ale to później zobaczę. Czy, nie wiem, kiedy wy to też, nie wiem, kiedy wy też będziecie oglądali. Bo ten film nawet nie jest wstawiony, ale to później zobaczycie. Pewnie. Najpierw będzie film o helmecie, później o tylomelanii. I jeszcze, no... Co do moich takich, co do podsumowania. Ślimak ten nie jest jakiś super aktywny. Bo one, no, jakoś aktywne super nie są. Chodzą po prostu, bo chodzą, ale częściej się zakopują w piasku, albo po prostu leżą na dnie. Roślin wam nie będą zjadać. No to jest ślimak głównie dla wyglądu. Zresztą tak też mi powiedział pan w sklepie, że ten ślimak po prostu ma wyglądać, że on nie ma żadnej funkcji, tylko on po prostu ma wyglądać ładnie i do tego on służy najlepiej. Jak widzicie, one się bardzo śmiesznie poruszają, dlatego że ciągną za sobą tą muszlę. Akurat nagrałem tego, który teraz chodzi. Bo tam za tym ampularium jeszcze jest drugi, ale to on zależy po prostu na dnie. Ten ma też więcej wyżłobień ogólnie. To zależy od podłoża, czy one będą miały więcej wyżłobień, czy mniej. No i cóż, no ten gatunek nie jest jeszcze tak dobrze odkryty jak na przykład ampularia, więc za bardzo ja się na jego temat nie wypowiem. Rozumiem, że uważam, że ślimaki są naprawdę fajne, godne polecenia, ciekawe. No to teraz widzimy się w następnym filmie. Cześć!